Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Zaczęły się kalendarze adwentowe. Pierwszym kalendarzem będzie Maybelline New York. Kupiłam go na Zalando za 319 zł około. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Mamy jedyneczkę. I w jedyneczce mamy korektor. Jest to dość popularny korektor od Maybelline w kolorze numer 1. No mi się szczerze mówiąc nie za bardzo sprawdził, bo miałam go kiedyś, ale fajnie, pełnowymiarowy produkt, lecimy dalej. Będę odkładać na miejsce, żeby potem mi się nie, tylko odwrócę numerki, żeby mi się potem nie pomieszały. Nie będę wiedziała jak ustalić. Lecimy z dwójeczką, dwójeczkę mamy tutaj. Bardzo ładny design kalendarza, fajnie to wygląda. Zawsze było badziewie w tych kalendarzach Maybelline, z tego co pamiętam. A i tutaj mamy 31 okienek. Dwójeczka. I mamy miniaturkę tuszu. Też to jest tusz bardzo popularny w Maybelline, ale jest to jego mini wersja. Odkładam dwójeczkę i lecimy dalej. Trójeczka. Trójeczka. Gdzie my mamy trójeczkę? Ja nie widzę trójki. Przecież tu jest. Dobra. Mamy trójkę z pomocą, znaleźliśmy. Wiedziałam, że będzie taki problem z szukaniem. Mamy trójeczkę, bardzo leciutkie pudełeczko. I w trójeczce mamy konturówkę. Bardzo ładny, nudziakowy kolor. Sweet Pink się nazywa. 132, jeśli ktoś był zainteresowany. Bardzo ładny nudziak. Spoko, fajnie, że pełnowymiarowy produkt. Czwóreczka. I znowu nie będę widzieć. Ja nie wiem, ja jestem ślepa, piątkę widzę. Czwórki nie widzę. Dobra, już widzę. Czwóreczkę mamy tutaj, koło dwójki, której już nie widać. Uuu, ciężkie. Co my tu mamy? No i mamy tutaj Express Finish. Lakier do paznokci, rozumiem, że to jest taki wykończeniowy, albo, ej, patrzcie, on ma jakieś kulki w środku, nie zauważyłam tego w pierwszym momencie, widzicie, tam są jakieś kulki, albo to jest odżywka jakaś, wow, pierwszy raz coś takiego widzę. 40-sekundowy flat brush, cokolwiek to znaczy, no dobra, lakier to lakier, jedziemy dalej. Fajne te kuleczki, ciekawe do czego służą. Jeśli ktoś korzystał, to możecie pisać. Piątkę widziałam tutaj, jest duża, ale średnio ciężka. U, pudełko w pudełku. Cóż to? I mamy tutaj tak zapakowaną. I już widzę, co to jest. Jest to zalotka. Bardzo ładnie wykonana. Tu ma gumowe rączki. Bardzo fajna, nawet wam powiem. Nie korzystam z zalotki, ale ciekawie wykonana. Trochę tutaj, no widać, że to jest jednak tanioszka, ale okej. Zalotka jak najbardziej, nie jest to bubel. Dobra, to była piątka, to teraz szukamy szóstki, a że ja jestem ślepa, to może to chwilę potrwać. Mamy. Otwieramy. Łoj, łoj, wszystko leci. To jest paznokcie. I mamy kolejny tusz do rzęs. Jest to też dosyć znany tusz od Maybelline. Tym razem w pełnym wymiarze. Bardzo fajne. Mamy siódemeczkę. I mamy kolejną konturówkę. Tak, lip liner. Tutaj mamy kolor Hollywood Red. 540. No okej, okay. Mam nadzieję, że nie będzie samych tuszy i konturówek. To była siódemeczka, lecimy do ósemki. Ósemkę mamy tutaj. O, i w ósemce mamy róż do policzków. Też taki dość znany, kojarzę z półek ten produkt, ale to jest chyba miniaturka. Co ja otwierałam? 8 otwierałam. To teraz 9. 9, 9, 9. 9 mamy tutaj.
mamy kolejną kredkę. Jest to bardzo znana kredka od nich. Tato Liner. Tatu Liner. Bo 9,10. Dobra, jest. Największa. I ciężka. Cóż to może być? Jest to płyn micelarny z Garniera? Płyn micelarny z Garniera w kalendarzu Maybelline. Może to oni mają jednego producenta? Chociaż nie wiem. Dobrze, że się nie wylał w transporcie. Jest to woda micelarna. Malutka. Ale na pewno zużyję, bo ja to takie rzeczy akurat to tak. To było 10. 11 widziałam malutkie, ale nie leciutkie. Ups, i mamy kolejny lakier. W ładnym takim fioletowym kolorze, śliwkowym nawet bym powiedziała. No i nawet trafiłam. Plum Party. O, ja za lakierami to tak nie bardzo, chyba że właśnie niby tu jest napisane gel, ale czy to jest gel? To ja nie wiem. 12. Musiałabym poczytać o tym więcej. I w 12 mamy kolejny tusz znany ich, tylko miniaturka. Nawet fajne produkty w porównaniu do zeszłego roku. Czy 2 lata temu kupiłam kalendarz, bo już nie pamiętam, to było takie badziewie, że to szok, a tutaj no jestem miło zaskoczona. Szukamy 13, 13 duże tutaj. I też ciężkie, czy to kolejny płyn z Garniera? Nie, nie z Garniera. Tylko z Maybelline. Duży produkt, fajnie, ja na pewno zużyję, spoko. Lepsze to niż, nie wiem, pacynka albo pilniczek. Jestem bardziej zadowolona z czegoś takiego. To było 13, to teraz 14 już gdzieś tutaj widziałam. Że nie mogę wyciągnąć tymi pazerami. 14. Color Tattoo Intensive White. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Czy to jest cień? Tak, jest to kremowy cień w takim okolorku. Nie wiem, czy to jest taki... Mógłby być troszkę bardziej nude, chociaż bazowy, a nie taki biały. No ale okej, jest cień, jest produkt, nie jest badziewko, jest git. 15 jest tutaj. I w 15 mamy gąbeczkę. O, to mi się przyda, bo moja już jest taka zużyta. Zaraz sprawdzę. A, ale jest twarda dosyć. Nie jest taka mięciutka jak moja. Ja mam z Glam Shopu i po prostu uwielbiam ją. Ale no przyda mi się. Gąbka to jest akurat spoczko. 15, 16. 16, 16. 16. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia łapki w górę, jeśli podobał Ci się film. I w 16 mamy miniaturkę bazy pod podkład, też znana u nich baza. No te miniaturki, no to tak średnio. 17, tu też będzie jakaś miniaturka, już czuję pewnie. W 17 mamy kolejny tusz do rzęs i kolejną miniaturkę. Te tusze Maybelline to ogólnie są takie bardziej znane, ich tusze. Zawsze za dzieciaka się kupowało. 18. I w 18 mamy Tato Color, kolejny cień do oczu. I tym razem w bardzo fajnym kolorku. Jest to taki brąz z pobłyskiem, bardzo fajny kolor. Właśnie myślałam, w takich słoiczkach byłam ciekawa, czy będzie pomada. Kiedyś była u nich taka pomada sławna do brwi. 19, duża, ale nie ciężka. I znowu pudełko w pudełku, czyli jakiś gadżet. Od razu schowam. 19 i mamy tutaj, chyba to jest silikonowy taki coś.
Przypuszczam, że to jest do... Kiedyś powiedziałam, że to jest do mycia pędzli i się okazało, że to jest do mycia twarzy, więc nie mówię, czy to jest do mycia pędzli czy twarzy, bo nie mam pojęcia, bo ja czegoś takiego nie używam. Ale spoko, jest to jakiś gadżet taki, myślę, że bardziej przydatny. Nie wiem, ocencie sami. To była 19, 20. To jest chyba 20. Już jesteśmy daleko z naszym kalendarzem. Ja jadę tak z nim troszkę. Zbliżamy się do końca, ale pamiętajmy, że tu mamy 31 okienek. I tutaj mamy kolejny primer, bazę. I tutaj mamy troszeczkę większą pojemność od tamtego, więc bardzo fajnie. Ten już można sobie potestować kilkukrotnie. 21. Już zostały nam chyba same numerki. Tu coś leciutkiego. I mamy kolejny lip liner, tym razem nie w kredce. I kojarzę, że w którymś roku, w którymś kalendarzu był identyczny, bo sama go używałam i byłam bardzo zadowolona. Był bardzo fajny, fajny kolorek. To było 21, 22. I lakier. Bardzo ładny kolor, taki nude. Macie numerek czy nazwę, jeśli chcecie. Dobrze, że nie było dużo tych lakierów, bo na razie mamy je 3. Więc nie zasypali nas lakierami z całej swojej palety jak na razie. To było 20 ile? 2, 23 teraz. No i teraz mamy problem. A, widzę, dobra. Oj, leciutkie. Będzie pędzelek? Jak myślicie? Tak, jest pędzelek. Pędzelek. Taki języczkowaty, mały. I 24, nasze święta w Polsce. I mamy tutaj maskarę, jeśli się nie mylę. Przez chwilę się zastanowiłam po tym. Fajne takie obrędowanie opakowania. Jest to wypukłe, bardzo fajnie wygląda. Nie widziałam jeszcze jej w sklepach. Bardzo fajnie. To był numer 24 i lecimy dalej, bo mamy 31 okienek. 25, tu zauważyłam, że to opakowanie było troszkę nadniszczone, ale ważne, że w środku się nic nie stało. I tutaj mamy maskara. Jest to raczej taka odżywka czy coś takiego, ale też miniaturka. Tego jeszcze też nie widziałam, więc nie mam pojęcia, co to jest. Jeśli wiecie, widzieliście, dajcie znać w komentarzu, chętnie poczytam. 25 to było, 26. Ale mi jest gorąco, bo chyba okno jest zamknięte. 26. I w 26 w końcu mamy jakąś szminkę i bardzo ładny kolor. Jest to taki brokatowy. Teraz otworzymy. Róż. Moja mama na pewno by nie pogardziła. Bardzo fajnie. 26 szmineczka. 27. Moi drodzy, 27. Zbliżamy się do końca. Bardzo leciutkie. 27 i tutaj mamy kredkę kolejną. Liner. Czarny przypuszczam, tak. Myślałam, że tam nic nie ma w tym 27. 28. 28, no musiało się trafić jakieś badziewie. Co to jest? Nie mam pojęcia, czy to są jakieś plastry do depilacji, czy coś takiego. Nie wiem, jak znacie niemiecki, to możecie. A, to są, dobra, już wiem, co to jest. To są takie naklejki, że sobie naklejasz i możesz narysować sobie eyelinerem kreskę na oku. No ale nie wiem, czy ktoś z tego korzysta. Pierwszy raz coś takiego widzę, nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Czyli dla mnie badziewie. No ale nieważne. 28 to było, teraz 29. Zostały nam jeszcze 3 okienka. Pazurami ciężko to wydłubać. Jeżdżę tu z tym kalendarzem po tym stole. Tak czułam, że to będzie lakier, bo było ciężkie. Coś podobnego, co mam na paznokciach. Taki kolorek. Ładny. No, lakier jak lakier. 30, przedostatnie okienko.
Co my tu mamy? Czy to będzie tusz? Jest to pomadka bądź taki primer pod na usta. Jest to w kolorze przezroczystym, bo sobie zerknęłam. W sumie nie wiem po co coś takiego. No, jeśli to jest pomadka, to ok. A jeśli to jest pod pomadkę, no to albo się nie znam, albo wiecie. Wiecie jak jest. I ostatnie okienko, 31. I mamy tutaj ich popularną pomadkę w kolorze czerwonym. Bardzo fajna, bardzo ładna. Spoko. Ogólnie uważam kalendarz, że za bardzo fajny, lepszy niż w poprzednich latach. Chociaż mają też małe wersje sześciookienkowe, bodajże albo ośmio. A ten kalendarz uważam za bardzo super. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!